W tym tygodniu prezydent miasta Mirosław Pobłocki nagrodził nauczycielki, które stworzyły najciekawsze scenariusze proekologicznych zajęć edukacyjnych. Zorganizowany przez Urząd Miejski konkurs na najciekawszy scenariusz zajęć lekcyjnych wpisał się w działania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej. Skierowany był do nauczycieli i edukatorów, którzy musieli wykazać się nie tylko pomysłowością, ale też znajomością aktywnych metod edukacji ekologicznej oraz problematyki zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu. W ostatni poniedziałek prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki wręczył nagrody pani Iwonie Iżyk ze Szkoły Podstawowej nr 10 za scenariusz Włączyć czy wyłączyć, jak zdobyć tytuł energorodziny. Pani Agnieszce Huzarek z SP12 za lekcję o oszczędzaniu energii oraz paniom Joannie Wierzbickiej i Barbarze Pawłuszewicz z Tczewskiej 11, które przygotowały dwa uzupełniające się scenariusze zajęć. Nasze scenariusze zostały napisane przez nas dla dzieci klas 4-6 i mają na celu propagowanie przede wszystkim takich zachowań proekologicznych związanych z czystym powietrzem. Moja część i mój konspekt przeze mnie przygotowany dotyczy zbadania jakości powietrza pod względem zapylenia oraz ilości dwutlenku siarki zawartego w powietrzu. Ja uzupełniam konspekt koleżanki, gdyż to na zajęciach komputerowych będziemy wyniki badań opracowywać. Ideą była taka, żeby scalać przedmioty i pokazywać świat jako całość, a zatem uczę dzieci w Excelu, że to jest wygodny sposób do tworzenia tabelek, do wykonywania obliczeń, do tworzenia wykresów. Scalamy świat dzieciom. Kiedyś to się nazywało współpraca, ścieżka międzyprzedmiotowa, natomiast obecnie bardziej jest to bliskie ocenianiu kształtującemu, gdzie uczeń podczas celu zajęć się dowiaduje, gdzie daną wiedzę wykorzysta praktycznie. Badania prowadzone są w ramach pozalekcyjnych zajęć Klubu Młodego Odkrywcy. Sprawdzanie czystości powietrza na podstawie występowania porostów potrwa do wakacji. Pozwoli to na porównanie jakości powietrza w trakcie sezonu grzewczego i poza nim. Same badania przeprowadzają przede wszystkim dzieci. My tylko naprowadzamy i analizujemy później wyniki, jakiego typu to są porosty. Klasyfikujemy je pod względem wrażliwości na skażone środowisko. Ze wstępnych badań przeprowadzonych przez uczniów jedenastki wynika, że powietrze w Tczewie nie jest mocno zanieczyszczone. Stężenie dwutlenku siarki waha się od 50 do 60 mikrogramów na metr sześcienny.